Zbanowałem zdrajcę na Drop SMP. Ta przeogromna budowla to nasza nowa, największa baza, a także wraz z sojusznikami ubiliśmy młodziaków, czyli naszych największych wrogów. Jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 93% osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje kanału. Felipe odezwał się do mnie z pewną ofertą wymiany. Spotkałem się z nim, żeby naświetlił mi, jak sprawa wygląda. Dostałem propozycję trade'a za 2 dodatkowe serca, ale targowałem się z Tavarsem. Kartą przetargową, która wygrała tego trade'a, jest twój krwiopijec. Czy proponowałeś targowanie się za item, który ja mam? Którego nie mam, no oczywiście tak, no przyfarmazoniłem, stary. Ten farmazon postanowił wytradować się za item, który ja trzymałem w swoim Ender Chestie. Po podsumowaniu deala stwierdziłem jednak, że dodatkowe serce mi się przyda. Jesteś chętny, tak? Jestem chętny, stary... myślę, że to jest git deal. Na szczęście posiadałem 2 takie żelazne krwiopijce. Jeden z wymiany, a drugi z dropa. Nie korzystałem z nich, ponieważ wolałem swój netherite'owy miecz mdłości, a żelazna broń nie bardzo mnie interesowała. Zainteresował się nią jednak Wade, z którym postanowiłem się wytradować. Siema, Wade. Ogólnie słyszałem, że jesteś zainteresowany pewnym tradem. No tak, tak, już tutaj specjalnie wszystko zdjąłem. Jeśli widzę, żeby... tak nagi latasz, chłopiec. Krwiopijec za dropa, tak? Krwiopijec za dropa, dokładnie. Ja ci mogę na tego pokazać, że go rzeczywiście mam. Już ci go pokazuję, proszę bardzo, tu jest owy krwiopijec. Tak on wygląda. No kurde, stary. A normalnie można na niego nakładać enchanty w kowadle? Tak, normalnie. Jeśli nie zepsuje, tak? Nie zepsuje się w żadnym razie. Proszę. No to chłopie. To jest twój krwiopijec. Korzystaj mądrze, mam nadzieję, że będzie ci służył. Także no, jakby coś, to służę pomocą, w razie czego odzywa się do mnie. Po udanej wymianie postanowiłem otworzyć drop. Nie było warto. Około tygodnia później postanowiliśmy wraz z Fursonem, Łukaszkiem i Felipezą ostatecznie zakończyć spór z Xertexem, który każdemu z naszego sojuszu zaszedł za skórę. Złożyliśmy mu wizytę w jego bazie. Przedstawmy statystyki. Około 97,5% osób na tym serwerze ciebie nie nienawidzi, stary. Czy ty rozumiesz, jak wielką krzywdę nam wyrządziłeś? Zacznijmy od tego. Mogę zdawać sobie sprawę z tego. To możesz sobie zdawać, czy zdajesz sobie sprawę? Zdaję sobie sprawę. Przepraszałeś mnie tylko przed śmiercią, żebym ciebie nie zabijał, po to jak już mnie skrzywdziłeś. Nigdy nie przyszedł, do mnie. Słuchaj, zakopmy topór, pogódźmy się, nigdy tak nie przyjdzie. Pamiętaj, że z mojej strony próby były. I Kisiel też tu był w tej bazie razem z Jakiem. Przyszliśmy wyjaśnić sprawy. Dobrze, no. A mnie za zdradę nigdy nie przeprosiłeś. Nawet nie było próby kontaktu. Lumiemu, którą pierwszą elitrę na serwerze zabrałeś. Kisiela, którego pomawiałeś motorycznie. Wiedziałem, stary, przepraszam. To może przeprosisz się Fursona i Plumiego najpierw za to, że mu elitrę zabrałeś pierwszą. Zrobiłem bardzo głupi błąd, za który przepraszam. Miałem ci znaleźć drugą elitrę, ale tego nie zrobiłem. Powiedz to! Powiedz, co rozumiesz? Oszukałem Plumiego. Nie w mi w oczy, tylko jemu. Nie. Słuchaj. Ja to akceptuję, z tym, że wszyscy tutaj jesteśmy świadomi, że to nie na tym się zakończy dzisiejsze spotkanie. Dokładnie tak, ponieważ to spotkanie zakończy się banem dla Xertexa, a w tym celu wszyscy razem udaliśmy się na spawna, gdzie przeprowadziliśmy egzekucję. Okej, a więc chciałem wygłosić pewną przemowę. No to na samym początku chciałem przeprosić Łukasa, nieraz mówiłem na jego temat nieprawdziwe oszczerstwa. Gdy on wobec mnie był miły, w zadośćuczynienie chciałbym oferować mu kartę przysługi, która pozwoli na wypełnienie od jego dowolnej przysługi bez mojej celowej śmierci. O, to jest ciekawe. Następnie chciałbym przeprosić Plumiego za niedotrzymanie obietnicy wobec jego elitry. Pozwolił mi on na zgarnięcie znalezionej elitry przez niego, pod warunkiem, że znajdę mu jego nową, czego nie dotrzymałem. W tym wypadku również przyznaję tak samo działającą kartę przysługi. Przepraszam również Felipezę, którego strony kierowałem pewne kłamstwa i wrogie relacje. Brak opanowania i ślepota w świetle walki stoczyła mnie na złą stronę. Jemu również chciałbym wrócić taką kartę przysługi. No i wobec Fursona w kwestii moralności przepraszam go, jeśli czuję się poszkodowany, lecz nie przyznaję się do jego słów. Nie prosił mnie o pożyczenie elitry, lecz zabrał mi ją stanowco, mówiąc, że jej nie odda i jest to już jego elitra, więc... Zabijamy! Do zera! Zabijamy jeszcze raz, ale jeszcze... Kurczę. O kurczę, to nie. To znaczy... O kurde. Umarł. Z Xertexa miałem jednego dropa, z którego otrzymałem emblemat siły. Kilka dni później miał miejsce event założony przez Rosta, który polegał na odnajdywaniu tabliczek, rozszyfrowywaniu zagadek i zdobywaniu skrzynek ze skarbami. Jednak zamiast speedrunować event, wpadliśmy na dużo lepszy pomysł. Stary, wbijamy do endu i trafujemy ludzi w endzie. Dawaj, lecimy na spawna, stawiamy tabliczkę, że w endzie jest kolejna podpowiedź i siedzimy w endzie, czekamy, aż ktoś wejdzie do nas i go nawalamy. Plan był prosty. Na spawnie stawiam fake tabliczkę głoszącą, że podpowiedź co do eventu jest będzie, a tak naprawdę ja, Fursun i Felipa zaczekamy tam w klatce z obsydianu z wyciągniętymi mieczami. Panowie, nie bijcie, proszę, nie. Ja tylko na event, nie bijcie. Tylko na event, stary, słuchaj mnie. Pamiętasz, jak biłeś losowo, stary, na spawnie? Nie, no,
Nie. No to stary, jak nawet nie pamiętasz, to chyba nie mamy o czym rozmawiać. Zabiłeś naszego przyjaciela, najlepszego. Plumi seta zakładaj. Naszą pierwszą ofiarą okazał się być Zufi. Odkąd Xertex odkupił swoje winy, naszymi największymi wrogami stało się ugrupowanie młodziaków. Nie no, panowie, nie bijcie, błagam. Ja tylko na Ewen chciałbym przyjść. Czemu mówisz, żeby teraz nie bić, stary? A ty pierwszy zaatakować asasynkę, gdy ja chciałem zrobić zbiórkę diamentów. Nie, nie, to nie było to tak. Ty zaatakowałeś mojego teammate'a. Nie, proszę. Sielka zabijaliście bezbronnego. No. On podchodził pod miecz. Ja miałem przy tą przyjemność zrobienia dokładnego replay moda z tej akcji i z ogromną dokładnością widziałem, jak zaraz po tym, jak ty zaatakowałeś asasynka, wschód poszedł i po prostu tak pyk, pyk, zabił Kiśla bezbronnego. Co nam możesz dać właśnie, no? Wam trójkę czy jednemu? No, stary, nas jest trzech. Czy potrzebne wam są książki? OP książki. Mogę wam zrobić pakiet potek dla każdego. Każdy będzie dostanie szulkera potek OP potrz. Zufi przedłużał sytuację zupełnie jakby na coś czekał. Zupełnie jakby reszta jego kolegów postanowiła wskoczyć za nim do endu i spróbować nas zabić. Czy nas to satysfakcjonuje? Bo mnie szczerze na pewno nie. Bardziej nas to satysfakcjonuje niż poprzednia oferta. Ale pamiętacie, że my dobrze żyliśmy z asasynkiem w momencie, gdy Zufi zabił asasynka. Pamiętajcie o tym tylko, nie? Zufi zabił asasynkę i to on zaatakował pierwszy. O kurde. No to panowie bitka. Chyba. No to panowie bitka, tak? Leży drop low, leży! Leży drop low! Mika, fokus Mika! Wschód! Miku! Mika! Dobra, wschód plecy! Bez to dobra, ja bym schoda! Kurde, nie, nie widzę! Przez ciebie Plumi! Sorry! Let's go! Miku padł! Dobra, wschoda! Wschoda, tu jest kobl! Dobra, kasujemy wschoda, kasujemy! Mamy to, let's go! Padli wszyscy, co ty? Stary, ty jeszcze chciałeś nas oszukać, nie? Ty chciałeś nas oszukać, żeby ten, żeby tutaj... Oszustwo! Ja cię kręcę, niesamowite! Dobra, panowie, pakujemy to! Ja mam trzy dropy, panowie! No i to dobra. Jest nasza nagroda! My chcemy się dogadywać z ludźmi, oni nas takie rzeczy robią! Nie spodziewaliśmy się, że taka pułapka zabi akurat te osoby, na których nam najbardziej zależy, czyli właśnie grupę młodziaków. Lepiej być nie mogło. Ej, event! Następna podpowiedź będzie! To ciekawe! No, to chodziło o to, ładnie próbi! O, idzie ekipa! Siema, ekipa! Proszę tutaj wschoda, bo to chyba do wschoda należy akurat to. Po wszystkim oddaliśmy naszym wrogom item, a dwa dni później zostałem zaproszony na serwer, bo ponoć powstało coś potężnego. Czego się spodziewasz po takich osobach jak nas? No nie, spodziewałem się, że pewnie spuściliście komuś przysyłę. Nie? Nie zabiliście nikogo? Jesteś ready? Jestem, no nie wiem na co. Dawaj, chodź. Uwaga, zamknij oczy. Nie, stary, dobra, jak zamknij oczy. Zobacz to. O, stary. Czekaj, co ty gadasz? Największy drop na serwerze, stary, to nam to zajmuje. Ja pierdolę. A przecież to jest gigantyczne, chłopie. Tego podbudowy chyba szalkowe zapomnieliście wziąć, ale genialne, chłopie. Tak. Przecież to jest na kratce 190. Z góry też to ciekawie wygląda, bo tak dosłownie kilka kratek od chmurce, nie? Zapraszamy do środka, zobacz to. O, chłopie, mój render distance nie ogarnia całego tego, co nie? I tam widzę mgłę jeszcze. Będziemy tu mieszkać. Nasza baza? Tak. O. Najlepsze jest to, że ten gigantyczny mystery box zostanie naszą nową bazą na serwerze. W międzyczasie doszło do spotkania naszego składu z Mikiem, czyli jednym z młodziaków, a rozmowa ta potoczyła się bardzo interesująco. Ogólnie wasz gang to jest istna tragedia, stary. Istna tragedia, rozumiem. Masz schoda, na wakacjach który... aktualnie leży sobie pod leżaczkiem, wiesz? Tak. Ta potworek to jest na top 1 farmazon aktualnie tego serwera. Tak szczerze? No. Jesteś najnormalniejszy z tych wszystkich, ale tam jest cienko, stary, wiesz? Tak szczerze, ty do nich nie pasujesz, Mikiu. Co w związku z tym? To, że musisz zmienić kolegów, stary. Na jakich? No nie wiem, no znajdź sobie nowych jakiś. Bo my byśmy mogli mieć dobre stosunki, nie? Ale serce no. Się lubisz z osobami, z którymi ja się nie lubię. Tak naprawdę przez samo to, że jesteś w gangu młodziaków, stawiać się jakby w negatywnej pozycji, jeśli chodzi o stosunki z nami, no tak to wygląda. Jeszcze stary, teraz zostaje info, po prostu biłeś Neziaka, stary. Mogę się wytłumaczyć? Po pierwsze, dosłownie przed tą akcją z Neziakiem, Pikchu zaczął mnie bić, a po drugie, Neziak też mi coś złego zrobił. Była taka sytuacja. No ale czy to jest powód, żeby teraz bić Neziaka? W ogóle, wytłumacz mi jedną rzecz, stary. Dlaczego już chłopie, ten wasz gang młodziaków to każdemu przeszkadza? Stary, z kim nie gadam, to oni was nie lubią, stary. Ja was też nie lubię. Was jako pojedyncze jednostki jesteście spoko, ale jako gang, no tragedia z wami, nie? Farmazonicie i szerzycie nieprawdę. Ja nie mówię tu farmazonów, nie? Wypomnieliśmy Mikowi szereg rzeczy, w których nam zaszkodził, jak na przykład zaatakowanie nas w klatce z obsydianu, zabicie Noziaka oraz wiele innych przewinień całego gangu młodziaków. Złożyliśmy mu propozycję. Wy wszyscy w sumie powinniście przyjść oczyszczenie. A wiesz, na czym polega oczyszczenie? No jeszcze nie było. Możesz zapytać się Xertexa. My się jak bardzo lubimy z Xertexa. A z wami się nie lubimy, a mogliśmy się lubić. Aha. No to poddaję się oczyszczeniu, zbudowanie stanie to sekunda, stary. Lepiej dla siebie będzie. Lepiej dla mnie. No nie wiem, panowie, musimy się zastanowić poważnie. W pewnym momencie Mikius czaił, co się kroi i zaczął uciekać. Musiałbym się zastanowić, czy mógłbym mieć taką decyzję, czy teraz już. Nie, teraz. Teraz, no czemu?
Nie, stary, nie, nie ma szans. Panowie, nie, przepraszam, panowie, ale nie ma szans. Stary, są szanse. Dobra, rzuca perły. Spokojnie, znamy jego lokację. Felpaza, jeszcze zobaczymy, czy nie potrafimy się bić. Tak? Tak, kiedy? Niedługo. I ty dobrze o tym wiesz. Planujesz jakiś atak, koleżko? Felpaza, ja nie planuję, już mam to zaplanowane.